No to już wiecie, w ostatnim czasie dorobiłam się nie tylko książki, ale i bobasa w drodze. I w tym filmie opowiem Wam, jakie ciąża niesie ze sobą konsekwencje dla ciała kobiety, co zmienia się w tych pierwszych tygodniach, miesiącach ciąży oraz, co wcale nie takie oczywiste, jak wpływa to na pracę w systemie opieki zdrowotnej i jak wpływa to na pracę lekarza, bo część rzeczy musi się wtedy zmienić. Ale zanim przejdę do tematu, to powiem jeszcze kilka słów o książce, bo właśnie teraz mam super okazję i ofertę dla wszystkich spóźnialskich, którzy jeszcze nie czytali mojej książki Następny. Wspólnie z wydawnictwem zdecydowaliśmy, że przed świętami tylko na 11 i 12 grudnia zrobimy 2 dni darmowej dostawy, tak byście mogli bez żadnych dodatkowych kosztów, bez żadnych kosztów dostawy na terenie całej Polski zamówić Następnego na prezenty świąteczne dla siebie i swoich najbliższych. Jest to książka inspirowana pracą w polskim systemie ochrony zdrowia, który, jak wiecie, bo opowiadałam Wam w osobnym odcinku, niestety wymaga wielu zmian i bardzo mocno wpływa na wszystkie osoby w nim pracujące i na wszystkich pacjentów. Także to jest problem, który dotyczy nie tylko mnie, ale i Was. Także tylko teraz, 11 i 12 grudnia, po wejściu na stronę www.lekarz.alt.pl zamówicie Następnego i swój egzemplarz szybko i bezpiecznie i bez żadnych dodatkowych kosztów. Ok, zakończyliśmy temat prezentów, to teraz przechodzimy do filmu. Myślałam, że ten film będzie mi bardzo łatwo nagrywać, natomiast teraz widzę, że trochę się stresowałam i stresuję. Jak obserwujecie mnie na Instagramie, to być może od 2 tygodni już wiecie, bo tam już się pochwaliłam właśnie, że oczekuję na narodziny trzeciego dziecka. I dla mnie jest to ciąża po bardzo długiej przerwie, bo po prawie 8 latach i trochę się w niej czuję, jakbym była w pierwszej ciąży. I też dla mnie jest wyjątkowa z tego względu, że jest to dla mnie pierwsza ciąża, podczas której aktywnie pracuję jako lekarka. Przy poprzednich, przy pierwszej i drugiej ciąży ja jeszcze byłam studentką, także te realia, które mnie dotyczyły, były inne niż teraz. I w dzisiejszym odcinku najpierw powiem Wam, w dzisiejszym odcinku, jakby to był jakiś serial, w dzisiejszym filmie, powiem Wam najpierw o takich 4 zmianach, które dzieją się w ciele każdej kobiety i które na mnie bardzo mocno wpłynęły na moją codzienność, a później powiem Wam w ogóle, jak ciąża wpływa na pracę w opiece zdrowia, jak to wpływa na wszystkie lekarki, pielęgniarki, ratowniczki, laborantki, bo praca w warunkach ochrony zdrowia niestety jest pracą w warunkach, które mogą być szkodliwe dla rozwoju ciąży i trzeba już od pierwszych tygodni o tym wiedzieć i odpowiednio postępować. Jakie zmiany zachodzą w ciele kobiety, gdy zachodzi w ciążę? Opowiem Wam o 4 takich z mojego punktu widzenia i jako lekarki, i jako kobiety w ciąży, myślę, że najbardziej uciążliwych. Pierwsza. Serce kobiety w ciąży już około 8 tygodnia ciąży pracuje z obciążeniem około 60% większym. Co to oznacza? To, że często robi się słabo, może się kręcić w głowie. Przez to kobiecie w ciąży dużo trudniej jest stać. I tak jak umiarkowana aktywność fizyczna czy spacer jest dla większości kobiet w ciąży i całe szczęście dla mnie też przyjemny i jak najbardziej wykonalny, no to samo stanie już nie do końca. Gdy chodzimy, gdy się ruszamy, naszemu sercu pomaga coś takiego jak pompa mięśniowa. Czyli gdy chodzicie, wasze nogi napinają się mięśnie w waszych nogach, co pomaga krwi zalegającej w żyłach wracać z powrotem mimo ciężaru, mimo sile grawitacji, ona wraca z powrotem do góry, do serca. Natomiast gdy stoimy, no to ta krew w żyłach zaczyna zalegać. Nie ma już takiej pompy mięśniowej, która pomaga. Dlatego często się może słyszeć,
od takich nieżyczliwych osób, no, że o kobietach wciąż takie zdanie: na zakupy to ma siłę latać, a w kolejce już nie postoi. I powiem Wam, że to, no niestety, ale to tak wygląda, że bardzo często samochodzenie, sprzątanie, jakaś aktywność jest jak najbardziej w porządku. Natomiast jak kobieta w ciąży stoi, to zaczynają się schody. Większe niż podczas chodzenia po schodach. I ma to uwarunkowanie ściśle medyczne, ściśle fizjologiczne. Po prostu nasz układ żylny i nasz układ krążenia lepiej radzi sobie w ruchu niż podczas stania i szczególnie widać to u kobiet w ciąży. A jak to wpływa na pracę lekarza? To na przykład stanie przy stole operacyjnym robi się dla wielu kobiet praktycznie niemożliwe do wykonania i w ogóle o tej pracy kobiet w ciąży na sali operacyjnej za chwilę powiem Wam więcej. Druga sprawa. Ciąża niestety jest stanem, gdy układ odpornościowy działa trochę inaczej. Jest w pewnym sensie osłabiony. Inaczej funkcjonuje to rozpoznawanie patogenów, też po to, by układ immunologiczny kobiety nie zwalczał ciąży, która się w nim rozwija, ale przez to kobiety w ciąży są dużo bardziej podatne na infekcje i powinny unikać długiego przebywania w takich miejscach, gdzie jest dużo chorych infekcyjnych, na przykład w przychodniach lekarza rodzinnego, na przykład w aptekach, na przykład właśnie czasami w szpitalach, natomiast tutaj ściśle mówimy o chorobach zakaźnych, także przyjmowanie pacjenta z cukrzycą, czy nadciśnieniem, czy różnymi chorobami przewlekłymi, niezakaźnymi jest jak najbardziej okej. Natomiast ci chorzy kaszlący, z bolącymi gardłami, z gorączką, to już nie jest takie bez znaczenia dla lekarek czy pielęgniarek, które są w ciąży. Właśnie ze względu na ten osłabiony układ immunologiczny. I za chwilkę do chorób zakaźnych i do tego, co jest najgroźniejsze, jeszcze wrócę. Kolejna rzecz to nerki i oddawanie moczu. Nerki kobiety w ciąży w porównaniu do kobiety, która nie jest w ciąży, filtrują około 1,5 razy więcej moczu. Co za tym idzie, statystycznie kobieta w ciąży około 2-krotnie częściej musi korzystać z toalety. To ma związek z tą zwiększoną filtracją, ale nie tylko. To ma też związek z tym, że powiększająca się macica zostawia coraz mniej miejsca na pęcherz moczowy. Więc z jednej strony mamy pęcherz i coraz mniejsze miejsce do zbierania się moczu. Z drugiej strony mamy jeszcze wpływ prostaglandyn, czyli hormonów, które są uwalniane w ciąży, które wpływają na rozluźnienie mięśniówki gładkiej. Właśnie takie mięśnie są w pęcherzu. Także nie dosyć, że kobieta w ciąży produkuje więcej moczu, ma mniej miejsca na jego przechowywanie, to jeszcze mięśnie utrzymujące pęcherz są słabsze. Także tutaj widzicie, że to sikanie co chwilę w ciąży, chociaż często jest powodem do żartów i takich śmiechów, chichów też w internecie, no to ma ściśle medyczne uwarunkowanie. I tak faktycznie się dzieje. Kolejna, czwarta rzecz to problemy z oddychaniem. Problemy z dusznością, z głębokim oddychaniem ma je aż 70% kobiet w ciąży. Ja też je odczuwam, mimo że jestem jeszcze w pierwszej połowie, dochodzę do połowy ciąży. A dlaczego tak się dzieje? Z jednej strony mamy powiększającą się macicę, która szczególnie będzie dawać o sobie znać w dalszych etapach ciąży, bo będzie coraz mniej miejsca nie tylko na ten pęcherz moczowy, o którym mówiłam wcześniej, ale też wszystkie narządy jamy brzusznej będą podpychane niejako do góry, a przez to też będzie mniej miejsca na rozprężające się płuca. Także zmienia się tor oddychania, jednak nie zrekompensuje to całkowicie tej objętości i objętość rozkurczowa płuc też będzie mniejsza. Oprócz tego wpływają też na to hormony. Już od pierwszych tygodni ciąży następuje wzrost hormonów progesteronu, estrogenu, prostaglandyn, które w ciąży są potrzebne, natomiast mogą wpływać na powstawanie właśnie takiego uczucia duszności, spłyconego oddechu.
Oprócz tego często kobiety w ciąży zmagają się z bólem i obrzmieniem piersi, z bólami brzucha, wzdęciami, zaparciami, z częstymi zmianami nastroju, czy z nudnościami i wymiotami. I to Wam powiem też jest coś, co jest ogromnie uciążliwe i dla mnie w każdej ciąży było. Pracując w szpitalu czy w przychodni, mamy kontakt z wieloma pacjentami, a zwiększa się ta wrażliwość i wrażliwość na zapachy. Więcej rzeczy w zapachach przeszkadza. Niestety nie wszyscy pacjenci dbają o higienę i ma to też związek z takimi bardziej nietypowymi sprawami. Ja na przykład do dziś wspominam coś, to tak naprawdę byłoby ciężkie do wytrzymania nawet dla osoby nie w ciąży, pewnie nie jednej. Bo podczas drugiej ciąży, gdy byłam studentką, miałam akurat zajęcia z medycyny sądowej, co wiązało się z udziałem w sekcjach zwłok. Jak się domyślacie, zwłoki na sekcjach zdarzają się różne. To mogą być zwłoki na przykład znalezione dopiero po jakimś czasie w mieszkaniu, czy gdzieś w jakimś lesie, już w częściowym stadium rozkładu, które będą wydzielały bardzo brzydki zapach. I pamiętam, że dla mnie właśnie uczestniczenie w takich sekcjach zwłok ze względu na te zapachy było ogromnie trudne. Ogromnie. I tutaj jest to dosyć drastyczny i taki bardzo trochę może straszny przykład. Natomiast no z tą nadwrażliwością na zapachy też się można spotkać właśnie w szpitalu, w przychodni. Pacjenci wymiotują, pacjenci mają nietrzymanie moczu i to wszystko bardziej wtedy czuć, bardziej przeszkadza i może wręcz doprowadzić u kobiety w ciąży do wymiotów. A co zmienia się w pracy lekarki, gdy zajdzie w ciąży? Długo nad tym myślałam i taką pierwszą, najważniejszą zmianą dla większości lekarek, dla większości w ogóle pracownic systemu opieki zdrowia jest to, że przestają dyżurować. W ciąży nie powinno się pracować w nocy i to jest uwzględnione w kodeksie pracy. I gdy kobieta, która zachodzi w ciążę, pracuje w szpitalu, dostarczy zaświadczenie o ciąży do kadr, no to przestaje dyżurować. Natomiast jak to wygląda w praktyce? Nie wszystkie kobiety od razu chcą się chwalić, że są w ciąży. Czasami wolą kilka tygodni zaczekać, no ale to wiąże się z tym, że będzie ta praca nocna. Często bardzo wyczerpująca, często stresująca. Niestety też często kończąca się dla kobiet w ciąży źle, bo może nie zdajecie sobie sprawy z tego, natomiast no, liczne są przypadki lekarek, które podczas dyżurów nocnych, no bo jeszcze nie chciały powiedzieć o ciąży, albo nie miał kto ich zastąpić, bo już miały rozpisane dyżury do końca miesiąca i musiały jeszcze te kilka dyżurów zrobić na początku ciąży, no a na skutek zmęczenia, stresu zaczynają ronić, czyli no, może dojść nawet do poronienia ciąży przy takich niekorzystnych i szkodliwych warunkach pracy. Dla wielu kobiet to nie będzie zagrożeniem i tego to nie dojdzie u każdej kobiety, natomiast tutaj musicie znać całe spektrum. Bo jak lekarka jest w ciąży, to na wszystkich serialach medycznych chodzi do szpitala z dużym brzuchem, robi wszystko jak inne osoby. I to jest super i pewnie w części ciąży to będzie fizycznie możliwe, w części ciąży to się zakończy bez żadnych negatywnych konsekwencji, ale nie zawsze. I tutaj też to podejście myślę, że zmienia się z wiekiem i ta świadomość. Ja jako osoba młodsza, gdy te 10 lat temu byłam w ciąży, to byłam bardziej taka, no będę wszystko robić, wszystko dam radę, wszystko będzie dobrze. Natomiast teraz, gdy jestem te 10 lat starsza, widziałam przypadki, gdy wcale no, wszystko nie było dobrze po takiej pracy intensywnej, czy to nocnej, czy właśnie takiej pracy w ciąży, bo zaraz przejdę do innych szkodliwych warunków pracy, z którymi lekarka może się spotkać, no to moje podejście się zmieniło i teraz jest bardziej ostrożne. O, widzicie, Boże, nawet teraz już się trochę zdyszałam, mimo że tylko siedzę i gadam. Dobra, lecimy dalej. W ochronie zdrowia są szkodliwe warunki pracy, zarówno fizyczne, jak i biologiczne, jak i psychiczne. I tutaj tych wszystkich może być bardzo wiele.
i najczęściej wymieniane z tych rzeczy to na przykład praca na sali operacyjnej, która może być szkodliwa pod względem fizycznym, ale też biologicznym. Fizycznym, bo długie stanie, duże obciążenie, też psychicznym, bo obciążenie dużym stresem, duże takie nagłe sytuacje mogą się zdarzyć, ale też szkodliwe mogą być gazy anestezjologiczne, które są używane do znieczulenia pacjenta. Więc w zdecydowanej większości kobieta, gdy zajdzie w ciążę, a wcześniej pracowała na sali operacyjnej, to przynajmniej z tego rodzaju pracy rezygnuje. Dotyczy to zarówno lekarek, jak i pielęgniarek, zarówno po stronie chirurgicznej, jak i po stronie anestezjologicznej. Czy to oznacza, że musi całkowicie rezygnować z pracy? Nie zawsze. Często są inne obowiązki, które może bezpiecznie wykonywać, na przykład praca w poradni, ale nie z chorymi zakaźnymi. Co jeszcze jest, może być szkodliwe na sali operacyjnej? RTG. Podczas niektórych operacji używane jest promieniowanie. I mimo, że normalnie lekarze i pielęgniarki są chronieni specjalnymi takimi płaszczami, fartuchami z ołowiem, to jednak to nie chroni w 100% i kobieta w ciąży na taką salę operacyjną kategorycznie nie może chodzić. Dotyczy to również pracy w innych miejscach w szpitalu, w których to promieniowanie jest czasami wykorzystane. Szkodliwy może być też właśnie stres. To zarówno na sali operacyjnej, jak i poza salami operacyjnymi. Pracując w opiece zdrowia, ten poziom stresu jest bardzo wysoki. Nie chcę tutaj mówić, że wyższy niż w innych pracach, bo też te prace są różne, różna jest nasza zdolność do tolerowania stresu. Natomiast tutaj często zdarzają się sytuacje nagłe, w których odpowiadamy za zdrowie i za życie pacjenta albo nawet kilku pacjentów. Także ten poziom stresu jest raczej wysoki. No i niestety choroby zakaźne. Chorób zakaźnych, które mogą źle wpłynąć na rozwój ciąży, wręcz doprowadzić do nieodwracalnych wad wrodzonych czy do utraty ciąży, jest dużo. Nawet same choroby infekcyjne przebiegające z gorączką, którymi kobieta w ciąży, lekarka w ciąży, pielęgniarka w ciąży może się zakazić, no to nawet te choroby przebiegające z gorączką, zwykłe wirusówki, są dla ciąży szkodliwe, bo ten stan podniesionej temperatury ciała jest szkodliwy. Oprócz tego choroby takie jak ospa wietrzna, różyczka, cytomegalia, choroba piąta, czyli zakażenie parwowirusem. No, tych chorób zakaźnych, które mogą przenikać do płodu i wywoływać różne poważne wady, jest dużo. Na niektóre z nich możemy być zaszczepieni, na niektóre z nich, jak przejdziemy w dzieciństwie, no to później możemy mieć zdecydowanie większą pewność, że jesteśmy odporni, na przykład właśnie na różyczkę można się zaszczepić, jeśli się jej nie przeszło w dzieciństwie, a najlepiej aktualnie zalecane są szczepienia na różyczkę u wszystkich. Na ospę wietrzną nie jest to szczepienie obowiązkowe, natomiast jest zalecane i jeśli kobieta w ciąży nie przechodziła tej choroby wcześniej w dzieciństwie, no to też przed ciążą powinna się w tym kierunku ospy wietrznej zabezpieczyć. Natomiast choroba taka jak cytomegalia, no to tutaj nie ma na ten moment szczepionki. A jak tego uniknąć? Zaleca się dbanie o higienę. Badania nad szczepionką to są dopiero gdzieś tam w toku cały czas. Na razie nie mamy dostępnego takiego sposobu ochrony. Nie ma dostępnego, skutecznego sposobu leczenia, jak już dojdzie do zakażenia. Także najważniejsze jest to unikanie zakażenia. Unikanie pracy z dziećmi, które mogą być chore, więc tak jak na przykład ja pracowałam kiedyś w przychodni lekarza rodzinnego stacjonarnie, no to teraz byłoby to z mojej strony nieodpowiedzialne. I oczywiście są lekarki, które pracują tak do dnia porodu i nic się nie dzieje. Niestety są też takie, które popracują trochę i coś się dzieje, albo właśnie tutaj nie są w ogóle w stanie w ten sposób kontynuować pracy. Także jak to u mnie wygląda? No w poprzednich ciążach byłam
całą ciążę aktywna, natomiast byłam studentką, przez to dużo mniej godzin spędzałam tak blisko pacjenta, to narażenie było mniejsze było ryzyko. I ja też byłam młodsza, także taka nie do końca może świadoma. Aktualnie pracuję w taki sposób i pracowałam w taki sposób już przed ciążą, że jest to dla mnie bezpieczne, bo pracuję w Zapytaj Lekarza, czyli w przychodni internetowej, którą założyłam i prowadzę, także nie mam tego ryzyka narażenia na choroby zakaźne. Oczywiście no nie wyeliminujemy do końca stresu związanego z pracą lekarza, natomiast zdecydowanie on jest mniejszy niż przy takiej pracy klasycznej na NFZ, bo nikt nie wchodzi do gabinetu, nie puka, także to się odbywa dużo spokojniej i dla pacjenta, i dla lekarza. A jakie mam plany na najbliższe miesiące? No to ja mam nadzieję, że będę w stanie tak pracować jak najdłużej w tej ciąży. Jak na razie byłam bardzo aktywna zawodowo i pracowałam bardzo dużo, ale to też dlatego, że czułam się na tyle dobrze, że mogłam i też moja praca była niejako do tego dostosowana, bezpieczna, bez narażenia na toksyczne substancje, bez narażenia na choroby zakaźne, na promieniowanie RTG, także tutaj no, od początku trzeba ciąży wiedzieć, czego unikać, jak się pracuje w opiece zdrowia. Mam nadzieję, że będę w stanie pracować jak najdłużej, mam nadzieję, że będę w stanie jak najdłużej też być aktywna tak internetowo i nagrywać Wam różne filmy. Natomiast tak naprawdę no, nie jestem w stanie tego do końca przewidzieć. Kończąc, chciałam Wam przypomnieć jeszcze o książce, bo tylko teraz jest taki ostatni moment na zamówienie następnego, czyli książki właśnie opisującej pracę w polskim systemie opieki zdrowia. Moje doświadczenia w pracy dały mi inspirację, by ją napisać. Dla mnie jest to książka bardzo ważna, bardzo osobista i szczerze Wam ją polecam i dla siebie, i na prezenty. A właśnie teraz, 11 i 12 grudnia, macie okazję na ostatni w tym czasie przedświątecznym zakup bez dodatkowych kosztów wysyłki. Także wspólnie z wydawnictwem zdecydowaliśmy, że te koszty wysyłki jeszcze przez te 2 dni, tak samo jak w okresie promocyjnym było, bierzemy na siebie i możecie ją teraz na lekarz.alt.pl zamówić szybko, bezpiecznie, bez żadnych dodatkowych kosztów. Szczerze polecam. A Was serdecznie zapraszam do obserwowania mnie też w innych mediach społecznościowych, na przykład na Instagramie, gdzie Instagram nie wymaga takich dużych przygotowań do nagrań i nagrywania tak długich filmów, więc nawet jakbym czuła się gorzej, to tam dużo łatwiej jest mi publikować i działać. No a na te długie filmy w YouTubie, no to po prostu nie wiem, jak długo mi wystarczy siły. Także serdecznie na ten Instagram też Was zapraszam. Jak macie jakieś pytania o pracę lekarza w ciąży, to zapraszam do zadawania ich w komentarzach. Będę do tych komentarzy zaglądać. Jak czytaliście moją książkę, to też w komentarzach będzie mi bardzo miło, jak wpiszecie opinię. I serdecznie Wam dziękuję za wsparcie i za to, że pooglądaliście ten film do końca. Do zobaczenia. O, bóle pleców. O tym jeszcze nie powiedziałam, że są mocne bóle pleców, mogą być w ciąży, przynajmniej ja mam. I praca na siedząco też jest przez to czasami trudna. Ale to już może na jakimś innym filmie. Cześć!